gdyby Minecraft wprowadził nowe moby 15 lat temu, gdy tekstury i modele mobów robili sami deweloperzy gry. Zasubskrybuj i sam się przekonaj! A więc mamy naszego zombiaczka. Przez ostatnie lata, słuchajcie, Mojang idzie w bardziej pastelowy design gry. Jeśli na przykład przyjrzymy się takiej żabce, która ewidentnie widać, że no jest taka pastelowa. Ja dla pana mam pewien pomysł. Na sam początek możemy sobie wykorzystać to, że ma drugą warstwę i wejść sobie do Photoshopa, przekleić jego główkę na tą właśnie wyższą warstwę, odświeżyć i teraz tak. Myślę, że spoko by wyglądało, gdyby zombiakowi wylewał się mózg. Byłoby to całkiem w stylu Mojang aktualnego, żeby zrobić moba takiego trochę w stylu fantazy? O, naprawdę wygląda to całkiem spoko. Teraz koszuleczka. To zostawmy, to całkiem wygląda jak taka uproszczona wersja. No, może być. Chcesz zobaczyć, jak wygląda w grze? No ja też chcę. To zostaw łapkę w górę. Voila, no słuchajcie, całkiem jest podobny do tych wszystkich nowych mobów czy nowych teksturek, które są właśnie takie pastelowe, nieco może nawet uproszczone. Zostaw mi Albercika. Albercik tutaj grzecznie pilnuje jaskini. A na przykład taki fantom, zesrany gołąb, co mi nie daje budować w nocy. No na pewno nie wyglądałby tak 15 lat temu. Pierwsze, słuchajcie, co myślę, to trzeba mu troszeczkę ten łepek powiększyć. Zróbmy to na maksa brzydkie, jak tylko się da. Przecież te stare teksturki właśnie tak, słuchajcie, wyglądały. Ty patrz, ta jaka kijanka. To będzie wyglądało strasznie. Zróbmy go w ogóle grubszego trochę, bo wydaje mi się, że on by był wtedy taką trochę kulką. No latająca kijanka, albo jaki wunsz. Daj to dwa zęby tak. Jaki kupsztal! Ewidentnie fuj! Co to za oguras? Łomatulu, to trzeba sprawdzić. Chodź tu do wieży. Tak, tak, to ty byś tak wyglądał te 15 lat temu, ewidentnie. Stary, głową muru nie przebijesz! Przestań walić głową w mur! Uwierz mi, sam próbowałem. Co to jest za szkaractwo? A w następnej kolejności mamy pana bałwana. Przydałby mu się lekki redesign. Trochę oczko mu się odlepiło. Ale nic, my to zaraz, słuchajcie, naprawimy. Na początek przeróbmy mu troszeczkę ilość guzików. Bo mam wrażenie, jest za duża. Tego guziczka też bym dał niżej. Pana bałwanka zrobimy może trochę bardziej wesołego. Zróbmy mu marchewkę na nosie. Ale będzie miał no hala. Ej, i zostajemy przy tym vibe, który mieliśmy. Myślę, że tak by teraz wyglądał bałwan. I oto mamy pana bałwana. I nawet ma taką ładną, gustowną, niebieską fryzurkę. Podoba mi się. Jak pan wygląda w akcji? Łomatko, co pan robisz? Ale pan, nie strzeloj mi tam! Co ty taki agresywny się zrobiłeś? Nie rozumiem. Z tej linii została nam do przerobienia tylko koza. Jakby wyglądała 15 lat temu, gdyby sobie Notch pomyślał: ej, słuchaj ta, robimy kozę. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest to, że żadne moby z tamtych lat nie miały ustawionej głowy w taki sposób. Wszystkie miały ustawione główkę tak. Na pewno nie miałaby tego ryjka aż tak podłużnego. Wygląda to okropnie. Ale spokojnie, to się zaraz naprawi. To aż tak źle nie będzie wyglądało. Zastanawiam się, patrząc na owce, czy na pewno mielibyśmy wtedy uszy. Wydaje mi się, że nie. W tamtym czasie na przykład krowa rogi miała, więc rogi sobie, myślę, zostawimy. Wełna na pewno by była, ale myślę, że byłaby na całej kozie, a nie tylko z przodu. Myślę jeszcze, patrząc sobie tak na owce, zrobiłbym jej grubsze te nogi. Gdzieś jeszcze coś, jeszcze jakoś, gdzieś jeszcze coś, po coś, gdzieś, jakoś, coś, gdzieś, coś, Ojojoj, czemu mam wrażenie, że to tak by wyglądało? Oczywiście, że wygląda jak koszmar. To istne paskudztwo wysysa moją duszę. A żeby wam jej nie wyssało, to zostawcie łapkę w górę, co? A tymczasem zobaczmy sobie, jak taka paskuda wygląda w akcji. Nie uciekaj, chodź tu, chodź, pokaż się w akcji. Chodź tu, ziomuś, nie uciekaj, pokaż się. Wyglądasz, no jakby cię zrobili 15 lat temu. Ej, nie w takim sensie. W naturalnym środowisku pewnie byś się prezentował lepiej. Ale co ja tam wiem. Gdyby zrobili go 15 lat temu, na pewno nie wyglądałby, słuchajcie, tak słodko. A więc trzeba go po prostu zbrzydzić. Na pewno, słuchajcie, nie byłoby takich jakichś cudownych teksturek. Tylko dostalibyśmy jakieś takie sojące kikuty. I trzeba pomalować. Znalazłem jedno, znalazłem drugie. Jakiś prosty jeden mały cień. Gdyż wtedy wszyscy ludzie byli leniwi. Jakby dzisiaj nie byli. Co nie, widzowie? By się mogli wziąć w końcu do roboty, dodać coś do tego Minecrafta, ale nie! Wolą się opierdzielać przez cały rok, 365 dni i nie mają zrobione kompletnie w tym Minecrafcie nic. I jeszcze takie dwa kikutki na górze i będzie gotowy. Na pewno Axolot z tamtych czasów nie miałby takiego chudego ogonka, dlatego zróbmy sobie z niego taką, trochę bym powiedział, kiełbaskę. Jadem ulicą, a pany asfaldrom, pięgewiny jak zobaczą drzewo na zawału myrom. Julian, Julian, on twardy jest jak głaz. Jedziemy, panie, ciut za wolno, trzeba wcisnąć gaz.
No wyglądasz źle. Chcecie zobaczyć tego minecraftowego słodziaka? To zobaczcie, to wygląda okropnie. Albercik, Albercik, idziemy. Powiedz mi, jak to wygląda. O, zjedz tak, zjedz szkieleta, tak, bo to jest teraz najważniejsze, zjedz szkieleta, no. Nie ma już atakowania. Widzisz tego pięknego aksolotla? Tak wyglądałby 15 lat temu. A zobaczmy, jakby się poruszył. Dzień dobry, słodziaku. No, wyglądasz okropnie, po prostu obrzydliwie, no. Nie, wręcz idealny na tamte czasy, nie? Następna kandydatka, kura, troszeczkę w tym Minecrafcie jest. Przydałby się jej mały redesign, żeby pasować do reszty nowych mobów, nie? Pierwsze myślę, trzeba by było przemalować te jej korale. Małe cieniowanie by się przydało. O, chociażby takie. I już to, słuchajcie, coś zmienia. No i przydałoby się naszego kurczaczka może trochę przefarbować, co? Coś takiego. Podoba mi się. Dobra, dodajmy może grzebyszek jakiś. O, ale ma irokeza. O, panie. No, całkiem, całkiem. Teraz by trzeba było dodać ogonek. Bardziej taki napuszony. Chyba będzie git. Dobrze wygląda. Teraz to wyszedł bardziej taki kogut. Ale co tam? Kogut też jaj. Całkiem, myślę, lepiej się to prezentuje niż dotychczasowa kura, taka biała, nudna. Słuchajcie, bez smaku. Nie no, smak na pewno jakiś ma. Czy tu wpadła świnia? Tu wpadły dwie świnie. Wy nie jesteście za inteligentne, co? Albercik, powiedz mi, co widzowie mają zrobić? Szczek, szczek, zostawcie łapeczkę. No właśnie, zostawcie łapkę w górę. No proszę, jaki wieśniak. I nie mówię to o sobie. Jeżeli ktoś interesuje się historią Minecrafta, ten wie na pewno, że dawno, dawno temu Notch miał w planie, żeby wieśniaki były chodzącymi świniami. A więc spróbujmy sobie, słuchajcie, to właśnie z tego wieśniaka zrobić. Chodzącą świnkę, czyli można powiedzieć takiego protoplastę pigmana. Czy piglina nawet. Nasz wieśniak przepotwarza się w totalną paskudę. No ale cóż, czasami tak bywa. Tu na przykład mamy łapki. To chyba jest stara tekstura świnki, ale nie jestem pewien. O matko. No ale cóż, czego nie robi się dla widzów, co nie? Trzeba jeszcze ryjek mu dokleić. Ale wyjazd mi z tym kapeluszem. Ja tu chcę ryjek pomalować. Tak by wyglądały wieśniaki te 15 lat temu. Pan, jesteś świnia, wiesz? I to dosłownie, zobacz, jaki masz ryj wystający. Straszne to jest, widzowie. Jakby coś takiego było w Minecrafcie, to Minecraft naprawdę nie byłby grą, którą aktualnie znamy i kochamy. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda w wiosce. O, i siema. Co tak ci poleciały bąbelki? Siema. O, kiwasz głową. A czemu? A ty też kiwasz. A ty też kiwasz. Bo wy bezrobotne jesteście. Jesteś kamieniarzem, tak? Świnia! Jesteś pan świnia, a nie kamieniarz. Coś ci tak z ryjka dziwnie patrzy, kolego. Mamy pana Wichrzyka. Pan Wichrzyk nie wygląda tak, jak powinien. Z racji, że w tamtych czasach Mojang było leniwe. W tych czasach też jest. To po prostu zrobiłoby model, który wyglądałby identycznie jak płomyk. I spróbujemy tego pana zrobić podobnie. Myśmy poddajmy może mu trochę tych pałek. Może tego trochę do tyłu, tego jednak trochę do góry. O! No teraz, proszę pana, jest odpowiednia ilość pałeczek. Teraz wszystko się zgadza. To ja bym zrobił tylko tak. Cyk, cyk. O proszę, jak ładnie. Podoba się? Tak, tak by wyglądał Wichrzyk. Totalnie metodą na lenistwo. Ale jako tako to wygląda. Siema, bałwan. Ojojojojoj, tu się rozpętała draka, co ja zrobiłem? Pamiętajcie, nigdy nie zamykajcie Wichrzyka i bałwana w jednym pomieszczeniu. Zostawcie łapkę w górę.